Dzień dobry, witam Don Taos i zapraszam na Let's Level Final Fantasy. Tak więc odrobinę czasu minęło, odkąd grałem poprzednio, dlatego najpierw zbadałbym sobie nieco klawiszologię. Tu jest anulowanie. Doskonale. Tak więc ostatnim razem pokonaliśmy króla goblinów, złego czarodzieja, który ukradł szklane oko pewnej czarownicy i rzucił zaklęcie na księcia Królestwa Elfów. Którego uspało i książę nie może się obudzić. I istnieje taka nadzieja, że jeśli zdołam oddać szklane oko tej czarownicy, które je straciła, będzie ona mi mogła pomóc w uleczeniu właśnie księcia elfów. Teorii. Mniej więcej kojarzę, gdzie ona powinna być. Dlatego chyba nie będę musiał długo jej szukać. I z obecną siłą ognia czarnych magów nie powinno też być problemu się tam dostać. Tak więc dlaczego w ogóle poszliśmy do księcia? A mianowicie potrzebujemy od niego klucza, który otworzy nam przejście, albo otworzy nam wstęp do komnat, w których są ukryte legendarne bronie. Lub przedmioty dla wybranych wojowników. Mimo, że jesteśmy magami, bowiem nasza główna misja polega na tym, by uratować świat przed czarnymi mocami, których ogólnie jeszcze nie znamy. Oficjalnie jeszcze nie wiadomo, co powoduje to zagrożenie w tym świecie. Ale wiemy, że musimy się dostać do tych komnat, gdzie są te przedmioty zapieczętowane magią dla wybrańców. O, pierwszy cios. Idealnie. Przy obecnym repertuarze zaklęć już nie powinno być problemu. Ogólnie żadnym przeciwnikiem. Matoya's Cave. Tutaj chyba jestem właściwie. W porządku. Magiczna miotła. Więcej magicznych mioteł. Co? O! Kryształowe oko! Kryształowe oko! Przekleństwo. Nie widzę nic bez mojego kryształowego oka. Kto na tej ziemi mógł
i ode mnie ukraść. Król goblinów, droga pani, ale masz tutaj ładne skrzynie. Przybyłem do ciebie, bo masz ładne skrzynie i nie widzisz. Tum, tum, tum. Napoik? Napoik? Miotło? 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 I antidotum. No, żadne specjalne skarby. Z wami można rozmawiać? Nie. Witaj, Matoya. To moje kryształowe oko. Daj mi je. O. Dam tobie najbardziej wspaniały napoik z mojej kolekcji. Otrzymałem piorunisty tonik. A teraz widzę znowu wszystko. A teraz idź stąd. Tutaj nie ma nic więcej dla ciebie. W porządku. Ksiąg nie mogę sobie obejrzeć. Nic tu więcej nie było. Tak więc mam Yolt Tonic. Obudzi każdego z najgłębszego snu. Tak więc już chyba wiem, gdzie mam z tym iść. A mianowicie lecimy prosto do księcia elfów. Armia goblinów. Jednak łupy z nich są dosyć ubogie. Przy okazji, jak już tędy płynę, odpocząłbym sobie, zregenerował nieco zaklęcia. To jest ogólnie najlepsze miasto, by to zrobić. Bowiem jest to i najtaniej. A wyśpimy się tak samo dobrze jak wszędzie indziej. Tak, mogę ogólnie zapisać stan. Przy okazji, jak tutaj jestem, jak wyglądają zaklęcia naszych pierwszych poziomów. Mi brakuje jednego. Każdemu z was jeszcze jedno zaklęcie się zmieści. Co tutaj było jeszcze wyjątkowego? Fokus i sen. Powiedziałbym, że dam dwóm fokus, a dwóm dam sen. W ten sposób będę mieć skompletowane zaklęcia pierwszego poziomu. I ruszajmy do księcia. I mam pierwszy cios, idealnie.
Na nich najlepiej piorun działa. Jak w ogóle stoję z pieniędzmi? 1500, no niestety nie kupię sobie tutaj nowego zaklęcia. No tak, miałem iść w końcu do zamku. Zamek elfów. Astos, właśnie tak nazywał się ten złośliwy goblin. Tak więc z tym nowym napoikiem ewentualnie będę mógł jemu pomóc. Tony Gold, dosłownie wiem co to jest, nigdy tego nie widziałem. To zdecydowanie obudzi księcia. Musimy natychmiast spróbować. Wasza wysokość. O, wygląda na to, że został uwięziony w niekończącym się śnie. Czy ja nadal śnię? Czy ja... Naprawdę widzę legendarnych wojowników. Jesteśmy magami! To nie sen. Nadszedł czas, by przekazać mistyczny klucz jego właściwemu właścicielowi. Tak jak przepowiedziała legenda. Otrzymaliśmy mistyczny klucz. Coś mi powiesz jeszcze? Jestem przebudzony i silny ponownie. Wszystko dzięki tobie. Wszystko dzięki wam, kryształowi wojownicy. Jesteśmy magami. Ale teraz z tym kluczykiem będę mógł otworzyć tutaj pewne drzwi, do których muszę biegnąć naokoło całego zamku, oczywiście. Po tych kratach to troszkę wygląda jak więzienie. Co to w ogóle mówiłeś? Tak, to jest pomieszczenie zamknięte mistycznym kluczem. Moc Mytrilu. 400 gil. 300 gil. Brązowe rękawice. Nie mogę tego założyć. Moc zrobiony z mitrilu i rękawice zrobione z brązu. Nie brzmi to na wygodne rękawice. Tak czy owak, tutaj chyba nie było nic więcej. Ale przypominam sobie, że przy zamku, gdzie pokonaliśmy mrocznego elfa, też była taka zamknięta komnata. Z nimi niekoniecznie muszę walczyć. Zaraz byśmy sobie tą komnatę obejrzeli.
No, wilki też nie dają specjalnie wielkich łupów. Chyba, że ewentualnie spotkam jakiegoś nowego przeciwnika. Z kobrą też już mieliśmy do czynienia. I biegniemy tu do góry, do zamku Astosa, chociaż nie wiem, czy on był właścicielem tego zamku. Po prostu zamek był opuszczony, a on sobie tutaj zamieszkał. Z tobą możemy sobie już zawalczyć. Te ogry dają naprawdę fajne łupy. Tak więc zobaczmy, co się kryje za zamkniętymi drzwiami numer 1. Zaraz tutaj siedział. Byście coś mówili? Poza skrzypieniem nic. Tak więc... Nie spodziewam się walki. Wraith, to są nieumarli. Przydałoby się zaatakować tutaj ogniem. Nawet dosyć mocno biją. Ant dostał kolejny poziom. Felszen. To jest taki miecz ze szerokim oszczem, o ile dobrze kojarzę. To jest zaklęcia pierwszego poziomu, powinno ogólnie wystarczyć. Gil, bardzo ładne łupy. Przy okazji... Dawno nie sprawdzałem przeciwników, ale chodziło mi o te mumie. Ale nie jest tu podane, czy cokolwiek dropią, niestety. Są wrażliwe na ogień i na zaklęcia typu Dia, ale białego maga nie mam w drużynie, więc... Power Staff. Doskonale. Nic więcej nie mogę wyekwipować. W
Więc ruszamy z powrotem do jaskini. W jaskiniach też były komnaty zamknięte. Dwóch ogrów obecnie nie stanowi żadnego problemu. Mały łyk kawy. Tu się prawie udławiłem własnymi słowami. I lecimy dalej. Jak już stanęli mi na drodze, niech będzie. Więcej wilczków. O ile dobrze pamiętam, to wilki nie były wrażliwe na żaden ze specyficznych elementów. Skoro jest jeden, to zaklęcie lodu powinno wystarczyć. Doskonale. I ruszamy zaraz do podziemi. Cienie też raczej będą wrażliwe na ogień. Na szczęście oślepienie tylko wpływa na celność ataków fizycznych. Magią na razie mogę dalej swobodnie trafiać. Mimo negatywnego statusu. Ogólnie nie pamiętam, czy magią w ogóle szło nie trafić? Chyba nie. Zielone gluty, nie pamiętam, na co były wrażliwe. Pamiętam, że czarne były wrażliwe na piorun. A te właściwie nie są. Może jednak zimno? Albo po prostu mają mało życia i dużą odporność na wszystko. To były te szare takie, one były na piorun właśnie wrażliwe, a green slime na zimno i na ogień są wrażliwe, w porządku.
Szkielety wrażliwe na ogień. Dokładnie tak. I o ile dobrze pamiętam, na samym dole niższego poziomu były drzwi, które też były zapieczętowane magią. Tutaj wszystko zebrałem, na to wygląda. To jest ten siwy glut, który jest wrażliwy na piorun. Tak jest. Tak więc zobaczmy. To chyba było tutaj. Tak jest, teraz mogę tutaj wejść. Pisko demony. Ci panowie byli wrażliwi na piorun. Są bardzo niebezpieczni, o ile dobrze pamiętam. Taki podwójny cios od niego może bardzo zaboleć. I pamiętam, że z tej walki z nimi nie da się uciec. Zielone bloby, albo gluty, bo to slime bardziej na glut wskazuje. Które były wrażliwe na ogień i zimno. Srebrne obrączki. Nawet mogę je założyć. I nawet dają dosyć ładną obronę. Więcej pisko demonów. W porządku, będę musiał się nieco podleczyć po tej walce. Jakoś inne elementy nie najlepiej na nich działają. Dają ale również całkiem fajne punkty doświadczenia. Merli jeszcze ma 13 poziom, a reszta już awansowała ładnie. Myślę, tak do 200 wystarczy. Nie ma tutaj aż tak specjalnie groźnych przeciwników. Z wyjątkiem pisko demonów. Tutaj było więcej takich przejść. Anakondy. Mitrylowy nóż.
daje więcej zręczności, ale mniej siły uderzeniowej. Niech będzie, bo przeciwnicy mają wysoką tendencję atakowania pierwszej postaci z przodu, a ty dostaniesz tą laską potęgi, czy jakby to przetłumaczyć najlepiej. Pan siwy. Cóż za piorunujące spotkanie. No tak. Jeszcze chyba dwa pomieszczenia tutaj są. Zdecydowanie zimno. I ogień na zombiaki. Ten Bloodbones jest czempionem szkieletów. Może kombosem też narobić nieco niemiłych obrażeń, ale poszło gładko. 590 gil. Bardzo ładne łupy. Po powrocie będzie mnie stać na kilka nowych zaklęć. Akurat tyle ci pierwszy, jak tobie wybrałem, niechcący piorun. A nawet wystarczyło. Tak. Ogólnie nie spodziewałem się pustego pomieszczenia. Otrzymał również kolejny poziom, a ja jeszcze bym zobaczył, co jest w tej ostatniej komnacie. I będziemy stąd uciekać. Jest skrzynia z piskodemonami. Cóż, to spotkanie było dla nich dosyć szokujące. 1200 gil. I już lecą ogólnie kolejne poziomy. 1020 gil jeszcze dodatkowych. I dobrnęłem do brzegu. Ściany. No, dosyć spore obrażenia mi wbił tym jednym ciosem. Vivi dosyć ucierpiał. Niecałe 600 gil.
A ja bym wam w tym momencie podziękował za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tuan Taos, over and out.